Siema ludzie, jedziemy z vlogami, macie tutaj, jak widzicie, tablice, nie nasze, tak, jesteśmy w Niemczech, jedziemy z usługami, macie ładnie beczułkę, zaraz pełna będzie, pójdziemy tam odczepić, zobaczcie tam co stoi, nie wiem czy wy to widzicie, 9RX 570, mają tutaj takie dwie sztuki. Gospodarstwo ma coś około 5000 hektarów, nie? Tam macie gruber Horsza 12 metrów, talerzówka ma tyle samo. A my wykonujemy u nich usługi, mianowicie biogazownia i wozimy po ferment. No jeszcze chwilka. To może rękawiczki bym tak wziął? Mamy, dobra. W sumie to jedna by się przydała, ale weźmiemy dwie. Kto zabroni, nie? Czekajcie, teraz założę. Dobra. No, powiedzmy, że starczy tyle. Na pewno nie leje, bo nie ma takiej potrzeby. Z racji takiej, że ja biorę więcej niż maszyna, która rozlewa. A nie będę wam spoilerował, pokażę wam później. Albo widzieliście już na początku filmu. Jeśli majster wam intro zrobił, to wam pokazał, co tam jeździ. Dobra. Rachu ciachu i po robocie. Dekiel, żeby mi tu po drodze nie kapało, bo później będzie, że będę musiał drogę sprzątać, bo zalane wszystko, tutaj starczy tyle. Dobra, to siedzi, to mamy, tu wszystko dobrze jest. O, rękawiczki można trochę pościągać. Pakujemy się do dziada. Obroty, pompa. Ręce spuszczamy. Dwuja i gazu od ciula. Jedziemy. Dobra. Daleko na pole nie jest. Ale wczoraj mieliśmy jeszcze bliżej. Wczoraj robiliśmy tutaj to pole, co widzicie teraz za tą łąką. Dokładnie to tutaj całe. No a teraz jeździmy kawałek dalej. O, macie. Niemcy się nie bawią tam w jakieś bronki. Mają pilniki, o. Pilnik około 15 metrów, nie? Mały. Ale HTS-a mają. Forsznik też u nich stoi. Nawet ciągniczek mają bez napędu ZT300. Nawet zadbany jak na oryginał. Ale tak wszystkie pola wokoło, lewa, prawa strona, idzie horyzont, sięga wszystko tego gospodarstwa jednego. Dobra, nic nie jedzie. Bo tu wąskie takie drogi mają, nie? Że tak się minąć tak średnio. Z osobówką jeszcze ujdzie, ale jak już druga ciężarówka albo ciągnik jedzie, nie ma opcji. Nie minie ta się. Czas jeżdżać. Dobra. Ciężarówka jak coś rolnicza wersja. 60 km na godzinę się rozpędza. Więcej nie pójdzie. No 67, bo tam wiadomo, nigdy idealnie nie wycyrkluje, ale zawsze tylko się 60, tak? I mogę nią mierzyć po prostu po Niemczech na prawo jazdy kategorii T, czyli na ciągnik rolniczy. W sumie w Niemczech to jest norma i spotykane są właściwie w każdej miejscowości, gdzie jakiś rolnik większy, no ale w Polsce chyba jeszcze takiej nikt nie widział. A przynajmniej ja takiej nie widziałem, jak jeździłem. Dobra, przez wioskę, rachu ciachu. Koniec wioski. Ósemkę wbijemy za czym, czy nic nie wyskoczy. A, nic nie jedzie, elegancko. No tak, widzicie teraz pola, tutaj na przykład znowu po lewej macie pole za krzakami. To wszystko jest ich. Te pole robiliśmy w zeszłym roku na wakacje, jakoś tak, gdzieś sierpień, lipiec, gdzieś te okolice, lipiec chyba dokładnie. Pamiętam, że po ścierni były jeżdżone 100%, nie? To te pola tutaj, o, wszystko to robiliśmy, tą górę tutaj. Wszystko jest ich tutaj, dookoła. O, kolejna wioska.
trochę jeżdżenia będzie. W sumie dzisiaj już kończymy praktycznie, bo jest 16, robimy do 18, dziś 19. A więc już praktycznie na wykończeniu, tak od rana jeździć, no to już praktycznie koniec, można powiedzieć. Tam te 2 godziny to jest już nic. Będziemy teraz już kończyć. Pole też już prawie na wykończeniu. Nie wiem, tam zostanie może, no faktycznie, może dzisiaj się wyrobimy z tym polem. Można powiedzieć, że jedno pole, jeden dzień wychodzi jak na razie. Dobra. Nie jedzie, nie jedzie. Trochę tu nieprzemyślany, bo krawężnik mamy dany z tej strony tutaj, przy asfalcie. No a jak się minąć, to i tak trzeba zjechać, tak trzeba zjechać, nie? Dobra, kierunek do góry, wbijemy na lewo, jedziemy. Dawaj na lewo i... Dobra. Ja tylko sobie bieg zmienię. Co, i ciśniemy pod górę, nie? Macie, jakbyście nie wierzyli, że Niemcy, macie znaki niemieckie. Bo i tacy byli, nie do wiarki. Trochę poprzeciągać muszę, bo pod górkę ona nie daje rady tak między biegami dokładnie się rozpędza. Nie chce mi się połówek wbijać, nie? Połówki tam przełączać już daje sobie spokój, dlatego go trochę poprzeciągam na biegach i całe wrzucam, nie? Od razu za nami, za maszyną, która rozlewa, za nami jeździ talerzówka i uprawia bezpośrednio, żeby po prostu no, nie uciekało to wszystko, co wartościowe w tym pofermencie w powietrze, tylko żeby od razu szło to w ziemię, nie? A więc poferment od razu jest mieszany z ziemią. Tu macie to pole, które dzisiaj zaczęliśmy. To jak widać, no trochę tego pola tam jest, nie? Tam hen. No i się kończy tam pod lasem. To my już na końcu jesteśmy, tam się kurzy. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Będę bliżej, to wam pokażę. O, jedzie druga ciężarówka. O, patrzcie, co jedzie akurat. Ja to mam szczęście. Jest bestia. Dobra. Ja sobie stanę, napęd załączę. Tak, ciężaróweczka z napędem. Zobaczcie, jaka besa tam jeździ. A tu nasza bestia stoi na dole. O, trochę się pooramy. No i chyba będzie już koniec pola, bo tutaj talerzuje. Tu rozlewamy. Holmer Terra Variant 585 model dokładnie. Dobra, było małe cięcie. Ja sobie podniosę od razu dupę do góry za pamięci. Bo majster już jedzie. No i koniec pola praktycznie już. Dawka na hektar aktualnie 13 kubików. Czy jak to woli 13 metrów sześciennych. No pomachaj ładnie, nie bądź taki, no. Ale kolega. Dobra, jesteśmy przy gospodarstwie. Zajeżdżamy na plac. Tak się tutaj tankujemy, nie? A ja muszę objechać cały plac.
celu takim, żeby tam zajechać, bo przez biegazownię nie jeżdżę, nie? No, a więc trochę wam pokażę placyku, żeby nie było. Tutaj te horsze, co wam mówiłem. Tu stoi bestia taka, kurde, że wow. ZT300 Forschnitt, czulwie jak to mówić. Pisze się Forschnitt, no to się tak chyba czyta. Tutaj macie trzeciego Raucha. Raucha, kuna, czulwie właśnie, jak to jest. RX-a drugiego. Ma szyby czyste, ma zrąbiste. Na bocznej będzie elegancko widać. O, stoi bestia. Obciążniki, nie obciążniki. A my tu przez taką bramkę w płocie wjeżdżamy. I będziemy się tankować. O, żeby się tu wyłamać teraz tylko. Tutaj na styk praktycznie się wjeżdża, nie? O, no i dobra, zmieszczone. Już punkt mniej więcej obrany, jak parkować. Na krawężnik przy pana. Ręcznie pompkę załączymy. Obroty ręczne jak w Ursusie. Dobra. Można iść trochę pochodzić. Rękawiczkę jedną, bo przecież jakby inaczej. Dobra, mamy to. Tu pozamykane, tu pozamykane. Teraz tak w sumie wam ponagrywam trochę wieczorkiem, bo to na placu jak się kręcą ludzie, gospodarz, szef, to tak wiecie. Jednak patrzą, bo to Niemcy, te telefony, że wiecie, że z telefonem w ręku, kamery jakieś latają. A i to tak bardzo kole w oczy, nie, że to lepiej nie chować, nie? Jak masz stać, to lepiej ręce w kieszeni, niż jak masz mieć telefon w łapie, nie? Teraz magiczne triki. Skoczyło. A nie, trzyma się. Dobrze jest. Taka się maszyna prezentuje. Jedna. Tamte widzieliście. Wozimy na trzy zestawy. Usługi do wykonania jest, czekajcie, odejdę od tego klamota, bo to dźwięczne takie. Usługi do wykonania jest prawie 600 hektarów. Tam coś do około 594 chyba coś takiego było. Kubików do rozlania razem wszystkich jest 7758 bodajże, czyli jakieś no 7800 praktycznie tysięcy litrów. Wszystkiego, no. 1000 metrów sześciennych, o, tak o. I tam trochę będzie tego wożenia, nie? Podejrzewam, że w tydzień się nie wyrobimy. Zobaczymy, jak będzie z weekendem. Czy pracujemy, czy nie, bo też różnie bywa. No ale tydzień to raczej za mało, nie? Obstawialne tu było przez kierownictwo, że no te 7 dni roboczych, no... O, Ośka na dół idzie. Że 7 dni roboczych, no powinno być to wykonane, ale przy takim dojeździe i przy takich polach, no to raczej to jest niewykonalne, no i przy tej dawce na hektar też niewykonalne. Bo jak dajemy dawki poniżej tam 20, no to nie wyrabiamy tych 1000 nawet dziennie, nie? A tak jakbyśmy robili powyżej 20 na hektar dawkę, no to tam spokojnie jesteśmy w stanie 1000 uzyskać dziennie wylewanego, tak? A tak nic nie zrobimy. Mamy 13 i nie idzie. Było raz wylewane, pamiętam, 8 bodajże albo 7 metrów sześciennych. No to była taka sytuacja, że było 6 ciężarówek do wożenia, 6 transportów. Beczka brała na raz całą ciężarówkę, pełną zasysała. No to tamto już dawało radę, robiliśmy wtedy jakieś niecałe 2000 dziennie, nie? Ale tamto było taki zapierdol, że od rana do wieczora aż było ciemno i od ciemnego do ciemnego cały czas, tylko gaz, gaz, przerwy praktycznie zero, tylko coś zjeść i dawaj dalej, nie?
Dobra ludzie, tak na szybkie zakończenie. Ja wam tylko powiem, że pewnie jakieś jeszcze vlogi się ukażą. Kiedy, nie wiem. Plany zawsze są, tylko ciężko z ich wykonaniem, a więc no podejrzewam, że w najbliższym czasie coś się nagra jeszcze. A co do montażu i opublikowania, to już zależy od montażysty i zależy od majstra, co tam wykombinuje, jak to wrócimy, jak to będzie zaplanowane. A na dzień dzisiejszy powiem wam tyle, że no nic, do następnego, a więc zobaczymy się pewnie z innej perspektywy albo z tej samej. Zobaczymy, czy w tej maszynie, czy w innej. Tak więc, strzałeczka, trzymajcie się, cześć!